Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was samochód, jeden z moich ulubionych. Sam miałem takie dwa prywatnie, a teraz też jeżdżę A7, czyli Audi A6 C7. Jeden z bardziej samochodów ładnie narysowanych, z fajną linią, eleganckich, nowoczesnych i takich, które się nie postarzały, a nawet przy okazji dosyć tanich w utrzymaniu, bo naprawdę części, wiele części pasuje z modeli niższych, czyli jak A4. Rozrząd bardzo tani, bo tam 500 zł kompletny, markowy. No ale to już pewnie wiecie z wszystkich moich filmów. A ogólnie tutaj w aucie mam 2012 rok, przebieg 218, mocniejszego diesla dwulitrowego, 177 koni i skrzynię manualną. Ja wolę automaty, ale o dziwo lepiej sprzedają się tutaj te manuale. Auto jest bezwypadkowe i dosyć mocno wyserwisowane, ale to wiadomo, jak zawsze pokażę w środku. Mi bardzo się spodobało przede wszystkim kolor tego pojazdu. Jest to taki jasny brąz, kawa z mlekiem, elegancko się to prezentuje. Dołożyłem do niego ładniejsze felgi, 18 cali, bo był na takich 16. I no powiem Wam, jednak takie bąbelki do dość tak dużego samochodu z dużymi wnękami, no nie siedzą tak jak siedzi to na przykład. To siedzi tak jak powinno być, to auto wygląda teraz na takich standardowych kołach. Chociaż wnęki i tak spokojnie pomieszczam jakąś tam 20. A luz jest oryginał, pomalowany jakąś taką czarną satyną i według mnie, jak teraz widzicie, się troszeczkę rozświetliło, ładnie do tego wozu pasuje. Cóż jeszcze warto powiedzieć, nie jest jakaś poobijana, podgniatywana, porysowana. Taki jest samochód ze smakiem, widać, że jest zadbany, ładnie utrzymany, no i też przy okazji ma dobre wyposażenie, takie jak Bixenony, czujniki parkowania przód, tył, koła Wam wspominałem, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, lusterko z fotochromem. No i pewnie jeszcze, nie wiem czy widzicie, mamy dach, panoramę otwieraną. No i jeszcze jest hak, który jest taki elektrycznie chowany, musicie sobie go nastawić. Z przodu są nóweczki, klocki z tarczami, dosłownie nowe, opony są ładne. I czy jeszcze warto coś dodać z wyposażenia zewnętrznego? Chyba z zewnątrz to nic. O kolorze i o wszystkim Wam powiedziałem. Ewentualnie mogę Wam jeszcze pokazać wnętrze, bo w ogóle ten film miałem zatytułować Audi A6 jak w hotelu, bo ma bardzo eleganckie wnętrze, na którym będę się za chwilę rozpływał, jak będę w środku. Proszę, spójrzcie sobie. Piękne, jasne wnętrze z brązami. A i jeszcze pokażę może Wam bagażnik, bo niektórzy mnie pytają, co tam w tym bagażniku jest. A tu nic nie ma, tylko bagażnik. Proszę, bagażnik wielki z takimi tutaj blokadkami, nikt tego nie zarąbał. Możecie sobie ustawić jakoś te wszystkie bagaże, roletka. No i tu widzicie, jest wlepka od haka. Przechodzimy do wnętrza. No i zapomniałem Wam go zmierzyć miernikiem lakieru i dodać, że tylko jedne drzwi są malowane i błotnik cieniowany. No to nagrywam Wam wnętrz. Mi się bardzo podoba, bo wygląda jakby, można powiedzieć, w jakimś eleganckim lub drogim hotelu, no bo przeważnie takie właśnie połączenia kolory, tych ciemnych, brązy, beży, są właśnie w takich eleganckich miejscach. No i tutaj to wnętrze też trzeba powiedzieć, że jest jakich. Na pewno nie jeździła nim jakaś osoba, która no, ma brudną pracę czy coś, no bo jest dobrze utrzymane, niezniszczone, niewydrapane. Zacznę sobie od dachu, proszę. Tu macie szklany dach, panorama, pył. Przyciskiem otwieramy roletkę, proszę, a drugim uchylamy sobie daszek, ładnie się nam otwiera, jeszcze odsuwa.
Bardzo fajna sprawa, gdy wracacie z wakacji, chcecie podziwiać widoki albo jedziecie przez góry. I też fajnie to wywietrza samochód. Zamkniemy to. No i zacznę Wam pokazywać dalej. Środek. Tutaj deska jest w kolorze lekkiego brązu. Tutaj takie lekko ciemne grafitowe wstawki. Ta listwa też jest lekko brązowa. To różnie bywa. Zależy od samochodu. To taki bardziej miedź, jak tutaj widać. To teraz taki kolor kupra ma. Ten Seat. Naprawdę wygląda to dobrze. Kierownica jest niezużyta, też jest skórzana, prezentuje się elegancko. Lewa strona tak samo, boczek u mnie od kierowcy ładny, tak samo jak i dół. Fotel macie regulowany w kilku płaszczyznach i elektrycznie regulowany tutaj tym przyciskiem lędźwie. Oczywiście cztery elektryczne szyby, elektryczne i podgrzewane lusterka. No i tu dalej jest kontynuowany ten cały brąz. Proszę, światło automat, przeciwgielne, tutaj tempomacik, tutaj manetki, nic szczególnego, a tu macie, proszę bardzo, sterowanie różnymi funkcjami, radio, nawi, zasięgi, komputery, dystanse, takie proste rzeczy. Fajnie, że tutaj przede wszystkim jest on kolorowy, no i widzicie też spalanie dobre, 6,6 litra i warto czasami sobie dopłacić trochę więcej, bo potrafią być takie jedna, może 2/3 tego wyświetlacza czarno-białe, no i to już nie wygląda tak dobrze. Tutaj też jest ten większy wyświetlacz, bo potrafią być mniejsze. Możecie sobie wejść w ustawienia, w media, telefony, bluetooth oczywiście jest, łatwo go podłączyć. Elektryczny, ręczny plus autohold, to zawsze klientom polecam. Dobre jest na przykład, gdy lubicie w korku rzucić na luz, ściskacie mocniej na hamulec i lekko się Wam zaciąga ręczny. Przy okazji, gdy ruszycie, też od razu puszcza. Więc fajna sprawa. Tutaj widać, że nie było palone. Popielniczka czysta. Lewarek. Miejsce na... Miałem telefon, to mi przerwali. Miejsce na dwa kubki. I tutaj jeszcze, jak widzicie, ktoś sobie dołożył, bo nie wiem, czy to jest fabryczne, jakieś ładowanie do Bluetooth do iPhone'a. I mamy jeszcze AUX-a. Więc myślę, że łatwo będzie, jeżeli ktoś używa tej marki telefonów, sobie go podładować. Tutaj to już nic ciekawego nie ma. Jeszcze Wam nie pokazałem, że są oczywiście podgrzewane fotele z przodu. Tutaj sobie włączacie i pokazuję Wam, ile możecie grzać ustawień. Bo są trzy ustawienia tego całego ciepełka, nawi. No i z tyłu jeszcze macie standardowo ISOFIX-a, nic szczególnego. A aucie to chyba wszystko. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym samochodem, bo to wnętrze mi się naprawdę spodobało i też przede wszystkim skusiło mnie do zakupu tego pojazdu. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, możecie napisać maila lub jakiś komentarz. A jeżeli to auto z tego filmu się sprzedało, napiszcie mi. Jeżeli szukacie takiego podobnego, mogę Wam poszukać na zamówienie, bo tak często też się zdarza, że po prostu samochody są sprzedawane poza ogłoszeniami, po prostu pod klienta. Cóż jeszcze? Pamiętajcie, że wszystkie samochody u mnie są opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, dowiozę go na lawecie. I przy okazji, jeżeli chcecie zobaczyć, co jest aktualnie w ofercie, możecie wejść na moją stronę mafkarautomoto.pl i odwiedzić media społecznościowe, tak jak Instagram mafkarauta i Facebooka. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć!